Dzień dobry Państwu. Witam w dniu szczególnym, w dniu urodzin Mikołaja Kopernika. Sprawdzam tylko, czy wszystkie podłączenia działają. Dzień dobry Państwu. Witam w dniu szczególnym, w dniu urodzin Mikołaja Kopernika. Sprawdzam tylko, czy wszystkie podłączenia działają. To już coś mi się tutaj zdublowało, przepraszam. Dzień dobry Państwu, witam w dniu szczególnym. Och, już mi się udało opanować, tym razem na jednym komputerze, nie na dwóch, stąd drobny kłopot techniczny. Dzień Nauki Polskiej, święto szczególne. Nauka jest jedna, uniwersalna, międzynarodowa, nie mają znaczenia ani rasy, ani narody, ani płeć, ani kolor włosów, ale chcemy w ten sposób pokazać, że też jako Polacy uczestniczymy w badaniach, uczestniczymy w tej nauce uniwersalnej, międzynarodowej. Chcemy pokazać własny wkład i że w tym uczestniczymy. Ja chcę opowiedzieć Państwu, czy opowiem o chruścikach, jednej grupie owadów, może niezwykłych, bo potrafią sklejać pod wodą fragmenty ze złota, jedwabiu i jeszcze innych elementów. Grupa w jakimś stopniu niezwykła, ciekawa, tak jak i wiele innych grup owadów czy innych obiektów naukowych. Na początku powiem, o czym nie będę mówił. Nie będę mówił o chruścikach jako faworkach, ciastkach, które na pewno Państwo znacie, smaczne, też lubię zjadać, ale o tym nie będę mówił, mimo że mają taką samą nazwę. Nie będę mówił też o chruściku pisanym przez O z kreską, bo jest to porost. Ale żeby było ciekawiej, to chruściki, owady, również jeszcze nie tak dawno, ponad 50-60 lat temu, były pisane przez O z kreską. W wyniku reformy ortograficznej zmieniły swoją pisownię na U otwarte, a porosty, chruściki zostały niezauważone i cichcem została im stara nazwa, taka bardzo archaiczna. Chcę w ten sposób wskazać, że ewolucja i zmiany dokonują się nie tylko w przyrodzie, nie tylko w chruścikach jako grupie owadów, ale również w języku i w kulturze. Będziemy mówili o chruścikach, owadach, tak jak tu Państwo na zdjęciu widzicie, a prawdopodobnie byście ich nie dostrzegli. Czerwonymi kółkami zaznaczyłem miejsca, gdzie je można zobaczyć. O, na przykład tutaj domek mały. Na dodatek te liście zostały odwrócone. Źródlisko gdzieś w Puszczy Knyszyńskiej. Nie od razu możemy zobaczyć to, co nas interesuje, nas naukowców, ale jeśli długo się wpatrujemy, to możemy zobaczyć wiele. Jeśli jedną rzeczą zajmujemy się dość długo, wnikliwie i wszechstronnie, to moglibyśmy powiedzieć tak, że na jej podstawie możemy powiedzieć o całym wszechświecie. Za pomocą, czy na podstawie jednego ziarnka piasku, moglibyśmy powiedzieć bardzo dużo o całej pustyni. Jeśli świat jest całością, to zajmując się jego elementem, możemy poznawać również wszechświat. Wszystkiego nie da się zrobić. Naukowcy mają swoje specjalizacje, wąskie lub szersze. Wszyscy pracujemy w tym samym. Poznajemy świat wokół nas, moglibyśmy to szumnie nazwać prawdą o świecie, prawdą nie tylko tą przyrodniczą, ale również dotyczącą człowieka i wielu, wielu, wielu innych dyscyplin. Dzisiaj skupimy się na tych małych owadach, może nie przez nie wszystkich, nie przez wszystkich dostrzeganych, ale tą wnikliwością skierujemy oczy i rozmyślania na wodę. A czasem, kiedy ogląda się próby, te z badań, w tym przypadku monitoringowym w jednym z ośrodków wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska, to jest larwa Neureclipsis bimaculata, ale zwróćcie Państwo uwagę, jakże bardzo sympatyczna. Wydaje się, że jest uśmiech, nosek i dwa oczka. Człowiek jest tak skonstruowany, że genetycznie jesteśmy uwarunkowani do rozpoznawania twarzy. Miało to chyba swoje znaczenie w rozwoju dziecka, żeby szybko rozpoznawał inne osobniki, inne osoby, matkę, ojca i innych ludzi od tła. To uwarunkowanie genetyczne nie wymaga uczenia się. Z tym się po prostu rodzimy. I tu też zobaczyliśmy. Tyle tylko, że ten uśmiech to jest submentum.
podbródek u larwy owada. To, co uznajemy za nos, to jest fragment aparatu gębowego, a oczka to są żuwaczki, ciemniejsze punkty, końce żuwaczek schitynizowanych, ale my widzimy uśmiechniętego chruścika, na dodatek pracownicy nadali mu imię Bodzio, no bo jakoś tak sympatycznie wygląda. Możemy również spojrzeć na przyrodę od takiej sympatycznej strony. Co jeszcze można powiedzieć o chruścikach? Że mają swoje święto. Te owady, nie faworki, wymyśliliśmy w Olsztynie Dzień Chruścika. Przypada on na 11 grudnia każdego roku. Obchodzimy je od 2002 roku. Będzie już niedługo, prawie 20 lat, w różnych miejscach świętujemy poprzez spotykania się seminaryjne, a więc takie naukowe, spotkania w kawiarni, w szerokim gronie nie tylko naukowców, ale wolontariuszy, a przy okazji, tak jak to przy stole, zjadamy ciastka, czasem zdarzały się właśnie te faworki, chruściki, pijemy kawę i rozmawiamy o chruścikach, a być może o życiu, o całym wszechświecie. Jest jeden chruścik bardzo wyjątkowy. Przez kilka lat był umieszczony, może nawet kilkanaście, na liście zwierząt chronionych. Jest to Crunoecia irrorata. Na potrzeby zgłoszenia go jako gatunku chronionego musieliśmy wymyśleć polską nazwę, bo nie wszystkie gatunki mają polskie nazwy. Wiele nie udało się ochrzcić w taki typowy polski zwyczaj. Łatwiej przeciętnemu człowiekowi wymawiać polskie nazwy niż te łacińskie, a więc krynicznia, wilgotka w nawiązaniu do jej łacińskiej nazwy. Chruścik dość charakterystyczny, żyjący w źródliskach helokrenowych, nie wszystkich, ale tych dobrze zachowanych, dlatego za jego pomocą chcieliśmy chronić źródliska jako siedlisko, gdzie żyje bardzo dużo różnych owadów, nie tylko chruścików, muchówki, chrząszcze, takich, o których nie wiemy, ale jeśli siedlisko jest dobrze zachowane, to możemy wnioskować, że ono jest w miarę naturalne. Za pomocą tego chruścika, umownie nazwijmy go gatunkiem parasolowym, osłaniającym inne gatunki w ochronie przyrody. Chcieliśmy chronić źródła i przez wiele lat się to udawało, bo źródła helokrenowe są malutkie, niepozorne, nie rzucają się w oczy, a niezwykle ważne. Niestety nie ma już go na liście gatunków chronionych, nie możemy za jego pomocą chronić całego siedliska. Chruściki są ciekawym obiektem badawczym. Tak jak oczywiście każde inne obiekty badawcze, ale ja jestem emocjonalnie i przez kilkadziesiąt lat związany z tym obiektem, zatem dla mnie to siano, parafrazując powiedzenie, że siano koniom i zakochanym pachnie inaczej, to dla mnie chruściki również mają inny wymiar i inny sentyment. Za chwilę wrócimy do ewolucji, kiedy powstały w grupę stosunkowo starą. Na świecie występuje, no tutaj liczba dość dziwna, bo udokumentowanych, opisanych gatunków jest ponad 13 tysięcy, w tym gatunków współcześnie żyjących i tych kopalnych, ale szacujemy, że na świecie występuje około 50 tysięcy gatunków, zatem nie wszystkie zostały jeszcze odkryte, zobaczone, dostrzeżone i nie zostały opisane. Jest oczywiście duże niebezpieczeństwo, że tak jak i wiele innych grup owadów, bezkręgowców i zwierząt, wyginą, zanim się dowiemy, że one na Ziemi razem z nami funkcjonowały. W Europie jest około 1100 gatunków, a w Polsce też mamy liczbę taką szacunkową, około 280. Jak to w kraju środkowoeuropejskim, gdzie nauka rozwija się od dawna, możemy o grupie owadów mówić około 280 gatunków, być może 300. Dlatego, że brakuje naukowców, brakuje rąk do pracy i oczu do patrzenia, a obiektów badawczych jest bardzo dużo. Lecimy w kosmos, badamy Marsa, a zostało jeszcze bardzo dużo do zbadania na Ziemi. Dla wszystkich więc jest miejsce. Chciałbym podkreślić, że nauka jest dla wszystkich, nie tylko dla naukowców zatrudnionych w instytutach badawczych i na uniwersytetach. Podam kilka przykładów właśnie związanych z chruścikami. Nie wiemy jeszcze, czy nie wszystkie regiony zostały zbadane, zatem nie wiemy, czy wszystkie gatunki już występujące w Polsce udokumentowaliśmy. Po drugie, część gatunków wymiera, znika, przynajmniej lokalnie, a więc możemy jeszcze nie tylko nie sprawdzić, ile ich występuje w Polsce, ale zanim je odkryjemy, złowimy, zobaczymy, one już wyginą. Nie będzie, czyli
nie będziemy wiedzieli, że one u nas występowały. Po drugie, ta wiedza jest stosunkowo niewielka, mówię o chruścikach jako grupie, to nie jest tak, że wiemy tak dużo jak o roślinach naczyniowych czy o ptakach, gdzie każdy nowy jest szybko dostrzeżony, bo wiele par oczu z lornetkami i bez wypatruje niebo, drzewa i łąki. Być może niektóre do nas przybywają, a my nie jesteśmy w stanie tego zidentyfikować. Jeśli odkrywamy nowy gatunek w Polsce, o tak jak na przykład parę lat temu Scenophyllax vivax, to trudno powiedzieć, czy on przybył do nas niedawno, czy on był tutaj od tysięcy lat, przynajmniej po ustąpieniu lodowca. Takie luki są w wiedzy, dlatego zachęcam do tego, żeby zająć się tą grupą również przez tak zwanych wolontariuszy i amatorów, czyli osoby nie zatrudnione, nie żyjące z nauki, ale obserwujące przyrodę. Tutaj larwę mamy z rodziny Hydroptylidae z bardzo charakterystycznym domkiem przezroczystym, tylko i wyłącznie z przędzy jedwabnej zrobionej. Tutaj te larwy budują w ostatnim stadium larwalnym domki, wcześniej żyją bez domku, więc trudno je zobaczyć, bo są bardzo małe. Niżej Chełmatopsycha lepida z takim bardzo pięknym kutnerem, trwałą, można by powiedzieć, na wierzchu głowy chruścik, który buduje sieci łowne, a nie domki. Kiedy chruściki powstały? Dość dawno. Tą grupą, którą możemy określić jako przodkowie chruścików, są amfismenoptera, odzianoskrzydłe. To z nich prawdopodobnie, znaczy na pewno wywodzą się chruściki, ale moment, w którym to nastąpiło, nie bardzo wiemy. No bo jakie są cechy ściśle chruścikowe. Za chwilę o tym powiem, ale w skamieniałościach mamy tylko odciski skrzydeł owadów, czyli postaci dorosłych. I czy wtedy te amfismenoptera miały larwy prowadzące wodny tryb życia, podobne jak chruściki, budujące domki lub prowadzące podobny tryb życia? Tego jeszcze nie wiemy, ale być może się dowiemy. Być może dzięki badaniom genetycznym rozwikłamy jeszcze niejedną tajemnicę. Młodszą grupą siostrzaną w stosunku do chruścików są motyle. Można byłoby powiedzieć, że są to chruściki, które wyszły na ląd i związały się ściśle z roślinami naczyniowymi. Podobny układ skrzydeł, ale to, co jest bardzo charakterystyczne dla chruścików i po czym można je poznać, nawet przeciętny amator przyrody, po pierwsze, mają włoski na skrzydłach. Łacińska nazwa Trichoptera to włoskoskrzydłe. Tutaj w przypadku tego gatunku Hetopterex villosa, gatunek, który szczeciowłos chyba ma polską nazwę, aktywność imagines jest jesienna i zimowa. Pięknie te włoski są widoczne, u innych niekoniecznie będą aż tak widoczne. Po drugie, długie czułki. O, na tym rysunku, na tym zdjęciu z Nadłyny widać jest to wyraźnie, a na następnych będzie jeszcze bardziej wyraźnie widać. Czyli długie czułki, aparat gębowy typu gryząco-liżącego, taki, no, można powiedzieć, że po niektórych cechach łatwo, ja popełniałem wielokrotnie błędy przy oznaczaniu, męczyłem się nad jakimś tam owadem, wydawało się, że cechy takie jak aparat kopulacyjny i szczecinki na odnóżach mniej więcej pasują do chruścika, ale w żaden sposób nie udało się oznaczyć. Dopiero spojrzenie na aparat gębowy i trąbka charakterystyczna dla motyla zdradza, że nie jest to chruścik, że jest to motyl. A zatem długie czułki, włoski na skrzydłach, i parę takich innych cech, może nie aż tak bardzo charakterystycznych. A tutaj widzimy chruścika w bursztynie, inkluzję. To też sposób na poznawanie przeszłości chruścików, także tych, które żyły na obszarze, na którym obecnie znajduje się Polska. Na ogół o tym się nie mówi, nie zauważa, ale cechą bardzo charakterystyczną dla chruścików jest pływająca poczwarka. Najpierw poczwarka rozwija się w domku zbudowanym przez larwę chruścika, może to być ostatnie stadium. O ile nie wszystkie chruściki budują w stadium larwalnym domki, o tym jeszcze wspomnę, o tyle wszystkie budują pod koniec swojego larwalnego życia domek, w którym zamyka się poczwarka. Podobnie jak motyle, też przędzą jedwabną, owijają się w kokonie i tam następuje spokojne przepoczwarczenie, metamorfoza, bo są to owady z metamorfozą. Ale u chruścików, ponieważ odbywa się to w wodzie, występuje coś, co możemy nazwać pływającą poczwarką. Aktywna poczwarka dzięki długim odnóżom
trzeciej pary wypływa na powierzchnię, czasami wychodzą po źdźbłach roślin, czasami utrzymują się te mniejsze gatunki na powierzchni wody i tam następuje wylot ostatnia linka i wylot imagines. To uznałbym za również cechę bardzo specyficzną i charakterystyczną. Poza tym wszystkie larwy mają również odnóża analne, jedną parą, którą możemy nazwać odnóżami analnymi. Cecha dość charakterystyczna dla chruścików, wyjątkowa wśród owadów, tego gdzie indziej nie spotkamy. A więc mamy poczwarkę pływającą jako takie stadium i jeszcze odnóża analne u larw. Tu jeszcze widzimy mniejsze te odnóża analne, bo u chruścików budujących przenośne domki w kształcie takiej rurki, te odnóża z pazurkami służą do zakotwiczenia się i przytrzymywania domku, żeby nie zsunął się z ciała. W środku ukrywa się larwa. W przekroju poprzecznym cóż jeszcze możemy zauważyć? Takie wypustki, które są skrzelotchawkami, one trochę nawiązują do archaicznej budowy owadów pierwotnych i zarówno odnóży odwłokowych, jak i również pewnych przydatków. W tej rurce na końcu jest oczywiście otwór różnie wykształcony. Jeśli spojrzymy w przekroju poprzecznym, to zauważymy, że rząd rzęsek, który tutaj jest zaznaczony, stanowi taką swoistą uszczelkę. Przy falistym ruchu odwłoka larwa wymusza przepływ wody przez cały domek i jest to jakiś tam sposób wentylacji. Pierwszą funkcją domku przenośnego jest kamuflaż, ukryć się przed potencjalnymi drapieżnikami. Za chwilę pokażę przykład. A drugą, zwłaszcza w niektórych płytkich wodach z dużą ilością materii organicznej, to również wspomaganie wentylacji i oddychania. Podobnie robią jętki, ale u jętek aktywne są skrzelotchawki przypominające skrzydełka, to one wentylują wodę. Mamy jeszcze wzgórki na pierwszym segmencie tułowiowym, to są takie elementy czuciowe i chruścik wie, że domek jest albo nie jest za krótki. Jeśli te larwa urośnie i domek będzie troszeczkę za krótki, tu będzie brakowało nacisku i chruścik wie, muszę dobudować domek. Dostawia kolejne elementy z przodu, a jednocześnie odgryza z tyłu niepotrzebny fragment. Włoski czuciowe na końcu odwłoka informują go, że uwiera albo nie uwiera domek z tyłu. I tak chruścik wie, że domek jest za mały, należy go rozbudować. Przez wszystkie stadia larwalne rozbudowuje swój przenośny domek. Domki mogą być bardzo różne. Zbudowane, tak jak tutaj z fragmentów roślin, tu są przylepione klejem, który skleja pod wodą, dlatego interesują się inżynierowie podpatrzeć, jak ten klej działa, z czego jest zbudowany, żeby zrobić analogiczny, syntetyczny klej do klejenia konstrukcji pod wodą. Jeśli nie wierzycie, że jest to takie ważne, to spróbujcie klejem, który macie w domu, skleić coś pod wodą. Nie na wierzchu i włożyć do wody, ale bezpośrednio pod wodą skleić i czy to jest łatwe. Tutaj Limnophilus flavicornis, tu widzimy, wystaje przód ciała, głowa i odnóża, różne gatunki mięczaków, etc. Tu widzimy ziaren piasku plus takie dłuższe patyczki, niby chrusty, czyli larwa z chrustem czy w chruście poruszająca się, zatem nazwę polską znamy. Inne nazwy to kłódki, odkłoda, malutka kłoda drzewa, ewentualne klajduki, obszywki to białoruskie, że mają obszyte ubranko. I tu mamy przykład jednego gatunku charakterystycznego dla wód okresowych, Glyphotaelius pellucidus. Buduje on domek właśnie z takich wyciętych fragmentów liści. Ja w terenie rozpoznaję czasami po liściach, gdzie są pięknie wykrojone fragmenty, że tam muszą one żyć. Na dnie wysłanym liśćmi, na przykład na brzegu jeziora lub w drobnym zbiorniku okresowym, znakomicie się kamuflują, ich nie widać. Ale jak brakuje liści albo znajdzie się leżąca gazeta, to widzimy, tutaj dołożone są fragmenty gazety, akurat na pewno nie z Polski, ale ja również spotykałem przylepione fragmenty gazet, nawet potrafiłem rozpoznać tytuł, bo na przykład w latach 90. mieliśmy w Olsztynie dwie gazety codzienne i jedna miała pomarańczową winietę i po tej pomarańczowej winiecie udało się rozpoznać czytelnika dziennika Pojezierza. Te domki mogą mieć bardzo różny kształt, być wykonane tylko na przykład z
przędzy jedwabnej są przezroczyste i wtedy taki chruścik znakomicie maskuje się w roślinności wodnej, na przykład na rogaczku, wywłóczniku, czasami z zielonych części. Cykl życiowy chruścika zacznijmy od narodzenia, czyli od stadium jaja. Tutaj widzimy bardzo charakterystyczną kładkę jajową chruścików. Pojedyncze jaja w takiej galaretowatej osłonce. Możemy pomylić czasami z kładką jajową ślimaków wodnych, czy to na roślinności, czy to gdzieś wyrzucono na brzeg. Podobna konsystencja, ale pewne charakterystyczne ułożenia przynajmniej specjalistom pozwalają na rozpoznanie dość szybkie kładki jajowej. Gatunku trudno rozpoznać, nie wiem, czy ktokolwiek potrafi, no może w jakichś tam wyjątkowych sytuacjach, ale część gatunków, samice, składają jaja na roślinności nadwodnej. Być może Państwo wiecie, że chruściki w stadium larwalnym prowadzą wodny tryb życia. Dlaczego więc samica składa jaja na roślinności nadwodnej? Ano dlatego, że czasami w źródliskach albo w zbiornikach okresowych no wody tej jeszcze nie ma, albo po co ma trafiać larwa, czy jajo ma być złożone, gdzie występują potencjalni drapieżnicy. Zatem kładka jajowa nad wodą, wylęgające się larwy wpadają prosto do wody i tam rozpoczynają swoje życie. Ale inne gatunki, na przykład niektóre gatunki żyjące w wodach bieżących, składają bezpośrednio do wody. Lub też samica schodzi na dno strumyka i tam składa jaja. To właśnie na te gatunki najczęściej, czy te gatunki wykorzystują wędkarze, którzy uprawiają wędkarstwo muchowe. No bo i w momencie przepoczwarczenia dostępne są dla ryb poczwarki, i w momencie składania jaj osobniki dorosłe, ryby wiedzą, że to jest pokarm znakomity, więc mogą na nie polować. Czyli niektóre składają jaja na lądzie, inne do wody, a jeszcze inne wchodzą do wody, żeby tam gdzieś pod kamieniem nieprzypadkowo złożyć jaja, ażeby larwy bezpiecznie się wylęgły. Potem rozwijają się stadia larwalne. To jest akurat książka z Mazurskiego Parku Krajobrazowego, znakomicie edukacyjnie pokazujące życie owadów, przyrodę mazurską w jeziorach, w tym i chruściki. Jajo, stadium larwalne od 4 do 7 stadiów larwalnych. Chruściki mogą mieć różną wielkość od 2-3 mm do powiedzmy do 5-7 cm, a więc rozpiętość tych blisko 300 gatunków w Polsce jest dość duża i nie ma jednego chruścika, jest bardzo dużo gatunków, bardzo mocno zróżnicowanych, mamy stadium poczwarki i imagines, postać doskonała, żyjąca w środowisku lądowym. Tak jak już wspomniałem, larwy żyją w wodzie, ale czasami na lądzie. Są wyjątkowe gatunki, na przykład żyjąca w źródłach Parachyna pizzicornis, rozwija się w źródle, ale ostatnie stadia larwalne wychodzą na ląd, kilka metrów, kilkanaście od źródła i badacz musi o tym wiedzieć, żeby wiedzieć, gdzie szukać, a żeby móc stwierdzić, czy w tym źródle ten gatunek występuje. Jest również jeden gatunek, Enoicilla pusilla, w Europie dwa, u nas tylko jeden, który już zupełnie żyje poza wodą, w liściach, w ściółce lasu. Stąd hydrobiolodzy nie wykazują tego gatunku, bo nie szukają, to wymagałoby zmiany terenu badawczego. Zatem larwy chruścików żyją przede wszystkim w środowisku wodnym, z małymi wyjątkami, tak jak to jest w przyrodzie. Jeśli dowolnie długo badać przyrodę, to znajdziemy różne wyjątki i nietypowe zjawiska. W źródliskach, w strumieniach, w rzekach, w górskich potokach, w zbiornikach okresowych, w jeziorach, w takich bagnach, torfowiskach, etc., tam gdzie jest woda, ale żyją również w wodach słonawych, na przykład w dolnych odcinkach rzek nizinnych, które już nieco mają więcej substancji mineralnych. W naszym Bałtyku możemy spotkać, są to specjalne gatunki znoszące lekkie zasolenie, ale jest jeszcze grupa chruścików nieliczna żyjąca w oceanie u wybrzeży Australii, zupełnie niesamowicie przystosowana do środowiska wodnego. Występują na całym świecie, na wszystkich kontynentach, za wyjątkiem Antarktydy. Oczywiście moglibyśmy powiedzieć, że współcześnie nie występują na Antarktydzie, bo gdybyśmy cofnęli się wiele milionów lat do tyłu, wtedy kiedy Antarktyda nie była pokryta
lodem, to tam też byśmy znaleźli chruściki. Być może wraz z ociepleniem klimatu, kiedy lądowód się cofnie, kiedy przyrodnicy będą mogli badać skamieniałości znajdujące się w tej chwili na Antarktydzie, znajdziemy tam specyficzne gatunki antarktyczne, być może coś takiego odkryjemy. Czyli larwy żyją w środowisku wodnym, śródlądowym, z małymi wyjątkami, dorosłe żyją w środowisku lądowym, możemy je spotkać czasami daleko od zbiorników wodnych. Kładki jajowe, jak widzimy, mają różny kształt, te akurat zrobione na powierzchni nad zbiornikiem, tutaj w źródliskach z Puszczy Knyszyńskiej, pięknie wyglądające w pięknym otoczeniu, larwy wyrastające z tych jaj, tutaj akurat chyba jakaś zgoeride albo limnofilide, bo ma duże boczne kawałeczki kamyczków po to, żeby obciążać domek, żeby prąd wody nie porwał. Wspomniałem już o niezwykłych inżynierskich umiejętnościach chruścików. Podobnie jak motyle, wydzielają przędzę jedwabną. To ona od środka wyściela domek. Można powiedzieć, że są to wygodne owady, które lubią przepych i wygodę. Tak jak my uwielbiamy jedwabne piżamy, czy jedwabne koszule delikatne, tak i one wykonują, wyściełają domek przędzą jedwabną. Potem doklejają do tego różne fragmenty, czy to piasku, tu mamy trzy gatunki z rodziny Bereide o charakterystycznym wygięciu domku. Kształt domku i jego wygląd jest raczej związany z konkretnymi gatunkami, z grupą gatunków, z rodziną, więc pewne gatunki można poznać po samym tylko domku, wystarczy znać odległość. Potrzeba na to troszeczkę wprawy, ale jest to możliwe. Inne doczepiają, tak jak tutaj Limnophilus flavicornis, mnóstwo mięczaków. I malakolodzy stwierdzili, że wystarczy znaleźć 2-3 gatunki chruścika w zbiorniku, ażeby poznać całą malakofaunę, bo szukanie tych różnych gatunków jest kłopotliwe i chruścik to zrobi lepiej, bo robi to przez kilka miesięcy. Wystarczy wykorzystać takiego współpracownika badającego życie mięczaków. Te wszystkie gatunki domkowe zazwyczaj są detrytusożerne, czyli odżywiają się martwą materią organiczną, czy to butwiejące szczątki organiczne. Jeśli to są liście, to często z bakteriami i z grzybami, bo wtedy jest to bardzo pożywny pokarm z azotem. Sama celuloza jest trudno strawialna i mało korzystna. Moglibyśmy powiedzieć, że teraz zimą, kiedy na lądzie widzimy śnieg, ale wszystkie liście jesienią, które spadły do rzeki, jeziora, w tej chwili są zjadane przez różne bezkrągowce, a jednym z ważnych konsumentów są właśnie chruściki, przetwarzają, można by powiedzieć, odpady organiczne wiosną, a już latem na pewno nic z tego nie zostanie, zostaną tylko nędzne resztki okruchy, które też są wykorzystane przez inne zupełnie chruściki, o których ja również powiem. Tutaj larwy z rodziny Limnophilidae, prawdopodobnie Anabolia, wyjęte na ląd. Tutaj widzimy już po czwarkę, kiedy larwa kończy swój cykl życiowy w stadium larwalnym, zamyka domek z jednej i z drugiej strony, tak ażeby zbudować bezpieczny kokon, w którym następuje przepoczwarczenie. Oprócz tych gatunków, które budują domki przenośne, są chruściki bezdomkowe. One budują sieci łowne, tak jak na przykład tutaj Hydropsyche zaznaczona, czy chruścik z rodziny Polycentropodidae. Te domki, norka z siecią łowną, tu wyraźnie widać taką sieć łowną, stanowiące fragment norki. Głębiej jest norka, też wyściełana jedwabiem, gdzie larwa się chroni. Co jakiś czas taka larwa wodosówki, wodnej sówki w nawiązaniu do owadów, do motyli, wychodzi i sprawdza, co jej prąd wody przyniósł na sieć. Występują w wodach bieżących, bo tutaj łowienie związane jest z filtrowaniem, a same nie wywołują ruchu wody, więc czekają na to, co prąd wody przyniesie im w darze z górnych odcinków. Chodzą, czyszczą, zjadają to, co smaczniejsze, czy to będą małe organizmy żywe, czy martwe organizmy, czy fragmenty substancji organicznych. Czyli są to chruściki bezdomkowe. Sieć z norką jest homologiczna do przenośnego domku. Tu jeszcze jedno zdjęcie takiej Hydropsyche, to być może jest Siltalai, sądząc po ubarwieniu
na Frontoklepeusie, ale jest to tylko moje zgadywanie, tak łatwo nie jest oznaczyć. Inne gatunki bezdomkowe są drapieżnikami. Budują takie worki z przędzy o różnym kształcie. Ważne, że są wlotem ustawione ku prądowi wody i przepływająca woda wnosi różne elementy organiczne. Przez tą sieć woda przepływa dalej, a te grubsze fragmenty zostają. Larwa mieszka na ogół na końcu tego worka, norki, a potem co jakiś czas wychodzi i przeszukuje, cóż jej się złowiło w sieci. Mają one znacznie dłuższe te odnóża analne, łatwiejsze do rozpoznania. Są jeszcze inne gatunki bezdomkowe, tu na przykład reakofila, larwa drapieżna, w ogóle nie buduje domku przenośnego, jako drapieżnik przekrada się między kamieniami, dopiero ostatnie stadium larwalne buduje kokon jedwabny, obudowany kamyczkami, przyczepiony do podłoża, tu inny kształt larwy bezdomkowej z rodziny filopotamide, a hydroptylide budują domki dopiero w ostatnim, czwartym stadium larwalnym, czyli też nie całe życie spędzają w domku. Jak wyglądają dorosłe? Już wspomniałem. Skrzydła ułożone dachowato, na ogół szaro-burę, żeby się wtopić w tło. Tylko niektóre gatunki tropikalne, tak jak tutaj mamy o dużo bardziej kolorowe, jaskrawe kolory, nie znam przyczyny środowiskowej takiego ubarwienia, pewno z czymś jest to związane. Tu znakomicie widać te długie czułki, one są szczególnie długie u rodziny Leptoceride, ale wszystkie chruściki mają czułki raczej dłuższe. Te nasze szaro-burę, tutaj widoczne na kwiecie w rotyczu, czy tutaj na koszuli, w takim tle one są widoczne, ale jeśli siądą na korze drzewa, to ich Państwo nie zobaczycie, nie tak łatwo. Znakomicie wtapiają się w otoczenie, jest to można powiedzieć mimikra. W ciągu dnia siedzą na korze drzew, nie chcą być widoczne, czasami gdzieś się wcisną do dziupli, do kory, pod korę. Niektóre gatunki estywują, czyli spędzają taką powiedzmy letnią hibernację w dziuplach i w jaskiniach, no bo wtedy jeszcze za wcześnie składać jaja, siedliska dla larw jeszcze nie ma, więc one kryją się na lato gdzieś w dziuplach. Inne gatunki w taki sposób spędzają zimę. A żeby nie być widoczne, czy może powiedzieć tak, to ubarwienie jest znakomite, żeby się ukryć i nie być widocznym i nie być zjedzonym, bo lepiej zjadać niż być zjedzonym. W Polsce żyje jeden piękny gatunek, ładnie ubarwiony, zresztą największy, jeśli chodzi o wielkość, rozpiętość skrzydeł, Semblis phalaenoides, polska nazwa to wieszczyca północna. Troszeczkę nietypowa, bo wydałoby się, dlaczego takie mało maskujące ubarwienie skrzydeł. Otóż jeśli siądzie na pniu brzozy, to jest niewidoczna, a można je spotkać w jednym tylko miejscu nad Biebrzą, Supraślą i nad Narwią. To jest ostatnie stanowisko tego gatunku w Polsce. Jest aktywna w maju i często aktywna w ciągu dnia, bo jest jeszcze wtedy chłodno. Siadając na korze brzóz jest niewidoczna dla drapieżników, a więc nawet takie piękne ubarwienie możemy środowiskowo wyjaśnić. Być może Państwo słyszeliście o chruścikach, które budują domki ze złota. Czy można je spotkać w przyrodzie? Czy gdzieś w złotonośnych potokach takie gatunki występują? Nie, jest to wytwór jubilera. Otóż postanowił mieć Szwajcara, który postanowił mieć nietypową biżuterię wykonaną przez zwierzęta, między innymi padło na chruściki, o ile pamiętam, to był rodzaj Allogamus, gatunek górski, do akwarium włożył chruściki, wysłał, czy wrzucił tam sporo kawałków złota, drogich kamieni, pereł. Jak już Państwu mówiłem, chruścik budując domek dobudowuje z przodu, odgryza z tyłu i po jakimś czasie starsze stadia larwalne, nie mając w akwarium niczego innego bardziej przydatnego do budowy domku, a skoro na dnie dużo złota jest, to dodatkowo się jeszcze maskują, budowały takie niezwykłe domki ze złota i drogich kamieni. Nie szukajcie w przyrodzie, nie znajdziecie takich domków, aczkolwiek można postawić nieco inne pytanie. Czy dałoby się wykorzystać taką umiejętność selektywną u chruścików do wybierania z wody już może nie złota, bo tutaj przebraliśmy wszystkie potoki i więcej się nie znajdzie, ale może substancje
i elementy znajdujące się zupełnie przypadkowo. Gdyby na przykład, no powiedzmy tak, chruścik w potoku wybiera cięższe fragmenty złota z jakąś preferencją, może modyfikowane genetycznie. No to co nam by z tego było, gdybyśmy musieli tych pojedynczych gatunków szukać osobników po całym potoku. Ale u niektórych gatunków, to jest chyba Lasycephala basali, zwróćcie Państwo uwagę, w małej rzece o dnie piaszczystym, dnie niestabilnym, większość gatunków z okolicy schodzi się w jedno miejsce, ażeby tutaj w gromadzie może jest bezpieczniej, a może z jakiegoś innego powodu zbierają się razem i tu następuje przepoczwarczenie. Gdyby takie gatunki nauczyć wybierać złoty piasek z potoku, to wtedy łatwiej by było znaleźć i wzbogacić się na jednym elemencie. Ale puśćmy naszą fantazję, na razie fantazję nieco dalej. Gdyby tak zmodyfikować genetycznie chruściki, żeby wybierały z wody to, co znajdą, specyficzne substancje. Te oczywiście dwa rysunki to jest czysty Photoshop, zabawa z fotografią i tworzenia gatunków zupełnie fantastycznych. No, jest to forma dowcipu, ale gdybyśmy zmienili behawior, taka, żeby na przykład wybierały śmieci zalegające w zbiornikach wodnych, trudno do usunięcia, bo dużo możemy wybrać ręcznie, ale te drobniutkie, nie ma takiego kopciuszka, który by chciał wybrać te drobne zanieczyszczenia. Tu widzimy z fragmentem kulki steropianowej. Ja również widywałem w zbiornikach wodnych chruściki budujące z różnych fragmentów, z kawałku folii, szkła, etc. To wtedy moglibyśmy być może wyszukać czy wytworzyć takie gatunki, które posłużyłyby nam do bioremediacji, usuwania gatunków, usuwania nieczystości z wody. To jest tylko czysta fantazja, nikt tego nie podjął się takich prac. Wydaje się na razie czysta fanaberia i fantazja. Kto wie, czy w przyszłości nam się nie przyda i ktoś nie będzie szukał takich sposobu, czy nie będzie szukał, jak wykorzystać te umiejętności chruścików do rozwiązania konkretnego problemu środowiskowego. Na czym polega praca chruścikarza, czyli trichopterologa? Przede wszystkim w wodzie, szukając larw z różnymi czerpakami ręcznymi lub sztucznymi pułapkami. Czasami się zakłada sztuczne podłoża, żeby można było pozyskać konkretne gatunki albo sprawdzić, jak to jest. One nie wszystkie są aktywne w ciągu dnia, nie wszystkie jednakowo, więc żeby nie popełniać błędu jednej metody, poszukujemy różnorodnych metod. W głębokich jeziorach korzystamy z czerpaczu Ekmana i różnych takich innych pobieraków, gdzie spuszczamy na dno i nie wiemy, co tam one chwycą, ale jakieś chruściki na pewno. Po drugie, w terenie z siatką entomologiczną w poszukiwaniu imagines, czyli postaci dorosłych, a potem długie godziny spędzone w laboratorium, oglądanie pod binokularem czy mikroskopem poszczególnych części po to, żeby zidentyfikować konkretne gatunki, żeby informacja była kompletna. Od czasu do czasu zbieramy się na sympozja. Przykład sympozjum chruścikarskiego, które po raz drugi odbyło się w Polsce, w tym konkretnym przypadku w 2009 roku, zrobione w Białowieży, w miejscu niezwykłym dla przyrodników, a wycieczka była do Narwiańskiego Parku Narodowego w Dolinę Rzeki. W Polsce jest kilku chruścikarzy, więcej nie będzie, bo tak jest wśród entomologów, nas jest zbyt mało. Na świecie jest może 150, może 300 trichopterologów i co roku, co dwa spotykamy się, żeby porozmawiać w specjalistycznej grupie. Zatem nauka, tak jak ta zajmująca się chruścikami, ma uniwersalny, międzynarodowy charakter, w którym my mamy swoją malutką działkę i swoją część, którą chcemy się pochwalić przy okazji Dnia Nauki Polskiej. Piękne rozlewiska na Narwach i wszyscy naukowcy byli zadowoleni, że zobaczyli taką naturalną rzekę, szukając chruścików na różne sposoby. Tak spędzamy czas zawodowo, czasami hobbystycznie, zabierając rodziną, tu cicho, urlopy, bo wtedy jest dobra pora na przykład, żeby zobaczyć konkretne gatunki, a nie tylko zimą czy jesienią, siatka entomologiczna i poszukiwanie, żeby żaden cenny gatunek nie uciekł nam
naszej uwadze są oczywiście pułapki świetlne, łowiące, samołowne, do tego, żeby pozyskać konkretne gatunki. Tak jak i motyle przylatują do światła, w taki sposób można również pozyskiwać gatunki. Spotykając się, omawiamy różne aspekty życia chruścikowego i nie tylko, jak również przykład z butelkami i namalowanymi chruścikami, postacie dorosłe na butelce. O tym moim hobby jeszcze opowiem na zakończenie. Pora wskazać polskich chruścikarzy, którzy wnieśli wkład do wiedzy o chruścikach. Zacznijmy od Dziedzielewicza, przełom XIX i XX wieku, wtedy jeszcze, kiedy wolnej Polski nie było, sędzia, który na emeryturze zaczął się interesować owadami siatkoskrzydłymi, bo wtedy jeszcze chruściki do takich były zaliczane. Dlaczego o nim wspominam? Dlatego, że był na dzisiejsze standardy hobbystą amatorem, przyrodnikiem amatorem. Jego badania dotyczące chruścików Karpat w tej chwili i dużej części Ukrainy są niezwykle ważne, do tej pory są aktualne. Czyli i hobbysta amator może dużo ciekawego wnieść. To jest możliwe również w wieku XXI, do tego gorąco zachęcam. Jednym z przyrządów badawczych może być na przykład aparat. Robienie zdjęć postaciom dorosłym też przynosi informacje o konkretnych gatunkach. Tak właśnie odkryliśmy Semblis phalaenoides w Polsce, że ona jeszcze występuje. Na początku XX wieku pani Janina Racieńska pracowała w Wilnie, zajmowała się chruścikami, po wojnie trafiła do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ale już, o ile pamiętam, żadnych prac z chruścików nie opublikowała. Wspomnijmy o księdzu Żuszce, który badał jezioro Kierskie na Wielkopolsce, między innymi chruściki, więc można byłoby do chruścikarzy zaliczyć. Ważnym ośrodkiem jest również Łódź. Najpierw profesor Cezary Tomaszewski z wieloma aspektami ewolucyjnymi, a potem jego uczniowie, profesor Janusz Majecki i pani Katarzyna Majecka, jeszcze aktywna na Uniwersytecie Łódzkim. Ważną postacią jest pan profesor Bronisław Szczęsny z Krakowa, z Polskiej Akademii Nauk. Nie tylko liczne badania fauny chruścików górskich, ale również wykształcił poprzez swoją wiedzę i życzliwą pomoc kolejne pokolenie chruścikarzy. W XX wieku o dwóch osobach mógłbym wspomnieć, o pani Wandzie Riedel z Warszawy, z Uniwersytetu Warszawskiego i pani Wandzie Szczepańskiej ze stacji badawczej hydrobiologicznej. Stacja już nie istnieje. Spory materiał chruścików zebrała, który ja oznaczyłem w Poznaniu jeszcze w drugiej połowie XX wieku, pani Jaskowska w Olsztynie, jedna osoba, w tej chwili druga osoba w Lublinie, a więc kilka miejsc w Polsce ze specjalistami. W jednym okresie nigdy nie było więcej niż dwóch, troje, no może czworo chruścikarzy, czyli nas jest niewielu, bo tak jest w innych dyscyplinach entomologicznych. Dziedzielewicza chciałbym właśnie przypomnieć, dlatego że to, co zrobił jako amator, był profesjonalistą i podobnie więcej w entomologii możemy znaleźć podobnych postaci. Nie jako praca zawodowa, ale jako hobby poznawania przyrody i tworzenia nauki. Dlatego o tym wspominam, żeby przypomnieć, że wszyscy możemy być uczestnikami nauki. Możemy, nauka jest dla każdego. Nie tylko śledzenia postępów, tak jak teraz obserwujemy lądowanie sondy na Marsie i tym się ekscytujemy, ale każdego jednego elementu dowolnej dyscypliny naukowej, podobnie jak ornitolodzy, podobnie jak badacze motyli, chruściki i wiele innych grup owadów, do tego możemy zaliczyć przykład ze źródeł, jak wiele osób włączonych było w poznanie fauny chruścików źródeł i dalej dużo rzeczy nie wiemy, a przydałoby się wiedzieć więcej, żeby przynajmniej wiedzieć to, co się w faunie chruścików Polski zmieniało i zmienia. Wykształciliśmy kilkunastu może doktorów, których prace doktorskie związane były z chruścikami. Ja tylko podaję przykład z Olsztyna, bo znam bliżej. Myślę, że w innych miejscach na pewno, w Łodzi na pewno.
tych doktoratów było więcej chruścikowych, a więc zawsze jest iluś specjalistów, którzy na tym się zdają, aczkolwiek nie wszyscy pracują w nauce. Jeszcze wspomnę o takim newsletterze, to był koniec XX wieku, newslettery papierowe i w pliku PDF były jeszcze wtedy modne. Tworzyliśmy taki newsletter Trichopteron. Po kilku latach zabrakło nam sił do kontynuacji i niestety gdzieś jest zawieszony w próżni. W tej chwili więcej w internecie możemy znaleźć informacji. Inny biuletyn, też kilka numerów, Aretuza, poświęcony był źródłom i w tym również chruścikom, czyli można powiedzieć takie efemery. Mieliśmy stronę internetową z aktualnym spisem gatunków. Na przykład kolega Lech Pietrzak zbierał nazwy chruścików w różnych językach. Na spotkaniach międzynarodowych woził ze sobą dyktafon, żeby ktoś mu w jego rodzimym języku wyraźnie i poprawnie nazwał, wypowiedział nazwę chruścików. On to zbierał. Strona niestety już nie jest aktywna, nie istnieje. Nawet w internecie rzeczy są nie zawsze trwałe, znikają po czasie. Druga strona, było tam sporo oczywiście informacji takich bieżących. Druga wersja tej strony istniała na profilu Robale, ona też niestety już nie istnieje. Być może warto by było coś takiego robić na Wikipedii, zbierać te informacje i chyba jest to trwalszy projekt. Do tego zachęcam, do uzupełniania wiedzy o chruścikach, czyli można być tym naukowcem, amatorem, publikującym w cudzysłowie, powiększającą wiedzę o chruścikach jako takich. Spotykamy się na różnego typu seminariach, nie tylko międzynarodowych, ale tych mniejszych, krajowych. Przykład z Olsztyna, część z nich właśnie robiona w formie obchodów Dnia Chruścika. Jeszcze jeden pomysł, żeby się spotkać. Robiliśmy warsztaty takie terenowe, tak ażeby osoby, które się uczą, miały możliwość zobaczenia i metody badawcze, i spędzenia czasu z naukowcami, ze specjalistami, żeby wiedzieć więcej. Staże naukowe, tak jak tu Państwo zauważycie, mają charakter również międzynarodowy. To tylko są z Olsztyna, a jeszcze kilka innych ośrodków naukowych. Podkreślam to, żeby wskazać, że nauka nie ma granic, nie jest narodowa, nie jest polska, niemiecka, francuska, rosyjska, jest międzynarodowa. Aczkolwiek możemy wskazywać, tak jak przy okazji dzisiejszego święta, na nasz wkład Polaków w rozwój tej uniwersalnej wiedzy dostępnej dla wszystkich, niezależnie od tego, jakim językiem się posługujemy. Nie tylko my wyjeżdżamy daleko na staże, ale również z tego korzystamy. I studenci również z tego korzystają, współpraca z wojewódzkimi inspektoratami ochrony środowiska. Amatorzy, czyli niezatrudnieni na uczelniach i instytutach badawczych, są niezwykle potrzebni. Tutaj do badań takich entomologicznych, faunistycznych nie jest potrzebna wielka aparatura. Można zebrać materiał, skontaktować się ze specjalistami na uniwersytecie, tak jak ja dostaję różne próbki, i razem opracować efekt tego. To nie tylko więcej informacji, ale również opublikowanych, tak żeby nie zostało tylko w naszej głowie, ale żeby docierało do jak największej liczby uczestników poznawania świata za pomocą chruścików. Niech posłuży to na koniec motto, fragment od Paulo Coelho. Każdy z nas ma do wypełnienia swoją własną historię, koniec, kropka, nieważne, czy ktoś nas wspiera, krytykuje, ignoruje, toleruje, róbmy coś, bo takie jest nasze przeznaczenie na tej ziemi i to jest właśnie źródło naszej radości. Na przykład w poznawaniu chruścików dla mnie to jest ta radość. Zdjęcie z jeziora, te malutkie z nad jeziora kropeczki, to fruwające wieczorem dorosłe chruściki w charakterystycznym godowym locie, które z daleka specjalista rozpozna, o, to jest chruścik, odróżni od komara, od jętek i innych owadów. Mogą być również maskotki, nie tylko misie, pieski, kotki, to co wszyscy znamy, ale na przykład bakterie czy chruściki, i tu ze znakomicie dobrze przygotowanym domkiem, larwą, ze wszystkimi ważnymi anatomicznie częściami, można było powiedzieć, że jest to zabawka czysto edukacyjna. Zbiory, które zbieramy, konserwujemy, przechowujemy dalej, w tej chwili nadają się do badań genetycznych, mogą być znowu wykorzystane przez innych badaczy, nie tylko to, co zebraliśmy. A moje hobby to zbierać butelki wyrzucone w lesie, malować na nich unikalną, znikającą z naszego krajobrazu przyrodę, na przykład chruściki
dorosłe czy w stadium larwalnym, tu przykład z lustrem, one gdzieś tam są. Nie tylko ja mam takie hobby, tu przykład z witrażu ze Stanów Zjednoczonych, to akurat chyba rodzaj gumaga, chruścika, a tutaj jakaś kartka świąteczna przez kogoś ołówkiem, akwarelkami lub kredkami pomalowaną. Chruściki są wśród nas na różne sposoby. Zachęcam do ich poznawania, szukania informacji, tej rozproszonej po różnych źródłach internetowych, papierowych. Zachęcam do dyskusji, do dzielenia się swoimi przemyśleniami, do dokumentowania obecności chruścików w wodzie, na lądzie i gdziekolwiek indziej. Razem będziemy rozwijali naukę polską, w sensie, że polski wkład do poznania chruścików i wszystkiego wokół nas, bo nauka jest uniwersalna. Dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam do wpisywania komentarzy na przykład na transmisji YouTube'owej albo w każdym innym miejscu. Zawsze się znajdzie pretekst, żeby się spotkać przy chruścikach, faworkach, porozmawiać o chruścikach, a tak naprawdę o całym świecie wokół nas. Jeszcze raz dziękuję za uwagę.